Czytanie z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzęsły. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem Cię Twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę Ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego. Oto Słowo Boże. Początek pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Zawsze dziękujmy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Pomnij przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez was, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, żeby zrozumieć treść, którą niesie dzisiejsza Ewangelia, warto wspomnieć kontekst, w jakim ten fragment przeczytany przed chwilą Ewangelii świętego Mateusza, 22 rozdział, w jakim jest kontekście. Pamiętacie, poprzednio czytaliśmy w niedzielę w kościołach te dwa wzruszające opowiadania, przypowieści Chrystusa, który pokazuje, jaki jest Bóg Ojciec. Jeden obraz dotyczył winnicy, że Pan Bóg dał ludziom winnicę, potem chciał wyegzekwować swoją część, posyłał sługi, nawet swojego syna posłał. A drugi obraz to uczty. Pan Bóg nas zaprasza nie na poligon, nie na obóz szkoleniowy, tylko zaprasza nas na ucztę, która jest symbolem radości, pokoju, spotkania, sytości. I teraz po tym wszystkim, kiedy powiedział właśnie faryzeuszom, między innymi im, że Bóg chce nas nawracać dobrocią, oczywiście swoją ofiarą, męką, ale chce nas pociągnąć za sobą dobrocią. Proszę zwrócić uwagę, jak ten proces jest wyraźnie napisany, opisany w przypadku Judasza. Kiedy na uczcie Chrystus dokonuje gestu, który w tamtych czasach świadczył o niezwykłej intymności relacji. Podaje chleb umoczony w winie. To jest tak, jakby, nie wiem, no, porównać, jakby ktoś kogoś dzisiaj uściskał, ucałował, prawda? Taka bardzo wielka serdeczność. Potem Chrystus mówi do Judasza: idź i ty czyń, zrób, co masz uczynić. Czytałem bardzo, może kontrowersyjną, ale ciekawą interpretację, że Jezus mówi do Judasza: idź i zrób, co masz zrobić, wydaje mu polecenie,
żeby na sądzie ostatecznym Judasz mógł powiedzieć: Chrystus mi to kazał zrobić. Bo Chrystus mu to kazał zrobić. Idź i ty zrób, co masz do zrobienia. Chrystus w tak nieprawdopodobny, szokujący sposób chce uratować jeszcze Judasza. A potem w ogrójcu mówi do niego: przyjacielu, przyjacielu, a potem go całuje. Wszystko ma na to... To zobaczcie, siostry, jak żeśmy się często dajemy szatanowi nabrać, że Bóg to jest nasz jakiś przeciwnik wręcz, z kimś trzeba pertraktować, handlować. Jest to dobroć, dobroć, dobroć i jeszcze raz dobroć. Nawet kiedy Pan Bóg krzyknie, nawet kiedy Jezus napomni w ostrych słowach, to robi to tylko dla naszego dobra. Tak jak chirurg nas tnie i robi to dla naszego dobra. Nikt nie ma zamiaru go podawać za to do sądu, chyba że operacja będzie źle zrobiona. Więc jesteśmy w tym kontekście, kiedy Chrystus otwiera serce i mówi o dobroci Pana Boga, mając jeszcze nadzieję, że kogoś pochwyci dla sieć Królestwa Niebieskiego. Ale jaka jest reakcja apostołów? Pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii brzmiało: faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Te dwa słowa tragiczne. Odeszli i naradzali się. Odeszli od Boga. Nie poszli się modlić: Panie Boże, pomóż nam, co z tym Jezusem zrobić. Pomóż nam dobrze rozeznać Jego prawdziwe zamiary. Odeszli i naradzali się. Drodzy Państwo, czy kiedy w waszych rodzinach zapada decyzja, no tam córki czy syna o ślubie, rodzina nie raz radzi, wiesz, no zastanów się, może to pochopnie, a może się żenia, może wychodź za mąż. Czy my się tylko naradzamy, czy się modlimy? Czy przed kupnem domu, ludzie, chodźcie, uklęknijmy, poprośmy Ducha Świętego, żeby nam dał dobre rozeznanie, żebyśmy się nie wpakowali w jakąś złą kamienicę, dzielnicę, ulicę, czy Bóg wie co. Bardzo często się naradzamy. Naradzamy, a odchodzimy od Pana Boga. Jest to takie piękne w Kościele, że kiedy jest jakiś synod, kiedy jest jakieś dzieło, kiedy ma być wizyta papieska, to Kościół, siostry zakonne, ale i świeccy, i księża modlą się w tej intencji, omadlają sprawę. I to jest tragedia faryzeuszy, ludzi bardzo religijnych, ale często niewierzących i niekochających Boga. Odeszli i naradzali się. Czy ty się z mężem naradzasz, czy się modlisz? Czy ty się z dziećmi naradzasz, czy się modlisz? Bo możemy się krótko pomodlić w intencji, kiedy decydujemy, jak wakacje spędzić, jaki samochód kupić. Naprawdę warto to mieć na uwadze, te słowa, żebyśmy nie odchodzili od Chrystusa i nie naradzali się tylko karmiąc się i sycąc swoją mądrością, ale byśmy prosili Pana o mądrość z nieba. I proszę zwrócić uwagę, w innym fragmencie, to nie dzisiejszej Ewangelii, Jezus mówi: strzeżcie się kwasu faryzeuszów. Jezus nie mówi: strzeżcie się kwasu ateistów. Dlatego, że Pascal powiedział: ludzie szczególnie chętnie popełniają złe czyny, gdy robią to w imię religii. Przekleństwem dla niejednej rodziny było to, że jakiś chłopak, młody mężczyzna czy córka wstąpili do jakiejś grupy religijnej i potem przyszło im się w domu, wszystko przestało podobać. Ojciec nie chodzi do kościoła, matka tylko plotkuje, a gazet religijnych nie czyta. Pamiętajcie, prawdziwa pobożność zbudowana jest na cierpliwości. Niekiedy małżeństwo popełnia kardynalny błąd, bo chce zaraz po ślubie już być doskonałe. Przecież to dopiero początek jest. Po ślubie będziecie raczkować i będziecie popełniać gafy. Dopiero potem, po latach, będziecie już dojrzałym, mądrym, doskonałym małżeństwem. Natomiast niektórzy chcą od początku, żeby moja żona, żeby mój mąż był od początku doskonały. Nie. Nie będzie doskonały, tak jak ksiądz, siostra zakonna na początku swojej drogi, no, nieraz popełniają pewne błędy, bo dopiero zaczynają swoją posługę. Najbardziej niebezpieczne jest, kiedy pod hasłem religii, że ja właśnie należę do wspólnoty religijnej, to i moi bliscy krytykuję ich we wszystkim, co robią, bo nie są tak religijni jak ja. Bardzo jest niebezpieczne, kiedy pod płaszczykiem religii niesie się jakiś niepokój, niesie się wręcz oskarżenie człowieka. Pamiętajcie, imię jest szatana w Apokalipsie brzmi oskarżyciel. Oskarżyciel. Niektórzy mówią: widziałem na własne oczy, co on robi. Tak, ale jeśli tylko oskarżasz, nie próbujesz tego człowieka przechwycić, że tak powiem, to jesteś sługą satana i z nim współpracujesz. Kwas faryzeuszy. Czy moje życie religijne niesie życie drugiemu, nawet niewierzącemu?
Przeczytałem kiedyś na kartach książki historii Kościoła szokującą rzecz, szokującą, proszę Państwa, dobrze, że żyjemy w innych czasach, że przed kilka wieków temu jakiś biskup czy książę razem z biskupem chcieli zlikwidować swoich przeciwników politycznych. Podali im truciznę w komunikantach. Udzielał komunii i oni za godzinę padali trupem. Takie szalone czasy. W tym, co najświętsze, w tym, co jest najczystsze, zawarta była trucizna. Niekiedy właśnie w postawie błędnej ludzi, którzy mają kwas w sobie, taki niedobry kwas, to, co jest religijnością, jest niebezpieczne i nie jest dobre. Dlatego Pan Bóg nieraz posługuje się ludźmi niewierzącymi, żeby nas nawrócić. Dzisiaj w pierwszym czytaniu, to jest szokująca sprawa, w Księdze Izajasza czytamy, że Pan Bóg pogańskiego króla, pogańskiego władcę, Cyrusa, nazywa pomazańcem, czyli tytułem, który przysługiwał królom żydowskim i przysługiwał samemu Chrystusowi jako Mesjaszowi, namaszczonemu. Pan Bóg wybrał poganina, Cyrusa, dał mu siłę, moc, żeby on spełniał wolę Bożą. To był władca, z jednej strony Żydzi byli pod okupacją, z drugiej strony był to okupant tolerancyjny, bo oddał im sprzęty świątynne, pozwolił odbudować świątynię i był bardzo życzliwy Żydom i wszystkim narodom. Dawał wolność religijną i taką autonomię pewną. Ale właśnie Bóg chwali tego poganina: przypaszę ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu do zachodu słońca, że beze mnie nie ma niczego. Ja mocno ująłem go za prawicę, tego poganina, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa. Drodzy bracia i siostry, umiłować prawdę, nawet jeśli przychodzi ona, powtarzam, ze strony człowieka niewierzącego, jeśli przychodzi z człowieka, który gdzieś tam w hierarchii jakiejś ludzkiej stoi niżej ode mnie, to jest wolność od tego kwasu. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, na czym polega ten kwas. Faryzeusze posłali do Chrystusa swoich uczniów. Sami nie poszli. Sami nie poszli. Nieraz posyłamy kogoś drugiego, prawda? Nieraz spory małżeńskie są prowadzone przez pośrednictwo dzieci. Idź do matki i powiedz, jaka jest twoja matka. Idź do twojego ojca i powiedz, jak jest twój ojciec. Pamiętajcie Państwo, nigdy tego nie róbcie. Dzieci nie powinny być żadnymi pośrednikami między w problemach rodziców. Ale to tak tylko na marginesie. Zaskakująca jest jeszcze jedna rzecz, którą dzisiejsza Ewangelia nam przypomina, że Bóg ma rozwiązania, których my się absolutnie nie spodziewamy. Absolutnie nie spodziewamy. Żydom się wydawało, faryzeuszom się wydawało, że zmontowali pułapkę na Jezusa absolutnie stuprocentową. Albo powie, że trzeba płacić podatek, albo nie powie. Nawet jak powie, że mało trzeba płacić, to jednak płacić. No, innego wyjścia nie ma. Musi się sypnąć. A Chrystus w swojej prostocie, świętości, mądrości pokazuje mi, jak nam mszy dla dzieci. Dajcie denara. Widzicie? Widzicie, co jest namalowane? Cezar. No to dajcie Cezarowi to cesarskie. Nikt by z nas, przepraszam, niech się Państwo nie gniewają, ale nikt by z nas na to nie wpadł. I Chrystus ma takich odpowiedzi wiele w Ewangelii. My nieraz myślimy, że jesteśmy w życiu postawieni przed jakąś alternatywą. I albo będzie tak, albo tak. No innego wyjścia nie ma. Albo będę chorować, albo sprzedam samochód i przeznaczę na leczenie. No innego wyjścia nie ma. Jest. Jakie? Nie wiem. Właśnie ja nie wiem. Proszę Państwa, nawet anegdoty, które opowiadamy, nieraz zaskakują nas rozwiązaniem i w tym polega cała ich śmieszność. Ktoś mi niedawno mówił taką historyjkę, że dwoje 60-latków, małżonków obchodziło jubileusz. Mieli już 60 lat życia. I przyszedł anioł i mówi, jakie macie życzenie, spełnię. Pani mówi, zawsze chciałam pojechać dookoła świata. No to anioł wyciągnął dwa bilety dookoła świata. Ale ten mąż mówi, a ja mam inne życzenie. Ja nie chcę jechać dookoła świata. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć żonę 30 lat młodszą. No to anioł mówi, to ma pani bilet na jedną osobę dookoła świata, a tego pana anioł dotknął i pan miał 90 lat już. I żonę 30 lat młodszą. Ja zawsze podziwiam tych, którzy wymyślają takie kawały, bo są, proszę Państwa, w parafii na Pradze ksiądz na mszy dla dzieci zadał pytanie, skąd się biorą dzieci? Proboszcz konfesjonalny aż się zaczął mu pukać w głowę. Co ty pytasz dzieci na mszy świętej? I wszyscy się spodziewali, że usłyszą jakieś historie o kapustach, bocianach albo jakiejś łamanej fizjologii, że to w brzuszku mamy. A dziewczynka zaskoczyła wszystkich, powiedziała, dzieci to proste. Dzieci rodzą mamusie przy niewielkiej pomocy taty.
Wszyscy byli zaskoczeni kulturą tej wypowiedzi i głębią, i prawdą. Więc chodzi o to, przepraszam, pokazuję to tak zabawnie, ale proszę Państwa, ile razy nam się w życiu zdarzyło, że mówiliśmy, no w ogóle się tego nie spodziewałem, no tak się sprawy potoczyły. To jest specjalność Pana Boga. Specjalność Pana Boga polega na tym, że doprowadza Mojżesza do brzegu jeziora, morza i mówi, Mojżesz, masz jakieś pomysły? Nie mam. No to ja wkraczam do akcji. Że Łazarz już jest w grobie i cuchnie i Bóg jakby chciał się zapytać, macie jakieś pomysły? No raczej nie. No to wyjdź z grobu. Pan Bóg się doprowadzi do sytuacji, że już lekarz powiedział, że to jest bardzo niebezpieczny guz. Mąż powiedział, że już nigdy nie wróci do ciebie. Coś tam się takiego nieodwołalnego stało i nagle się okazuje, że to jest odwołalne, że to jest odwołalne. Tylko trzeba właśnie cesarzowi, cesarskie, Bogu boskie. To można rozszerzyć w małżeństwie. Co małżeńskie, to małżonkowi i żonie. Co zawodowe, to pracy, firmie i obowiązkom zawodowym. Niebezpieczne są skrajności. Że kiedy się urodzi dziecko, niekiedy jednak niektóre panie tak angażują się w tą miłość macierzyńską, że zapominają, że mają męża. Przypominają sobie dopiero, że kiedy dziecko już pójdzie w świat, na studia, we własny związek małżeński. Wtedy taka kobieta patrzy, jakiś facet się kręci po kuchni, patrzy, a to mąż. A tyle lat go nie zauważałam. Proszę zwrócić uwagę na takie drobiazgi, jak my zmieniamy te relacje, że kiedy się w domu urodzi dziecko i szczęśliwi dziadkowie zostaną właśnie babcią i dziadkiem, to niekiedy cała rodzina mówi na dziadka, no właśnie dziadek, mimo że ktoś jest synem tego człowieka. Ja miałem takiego wujka, który do mojej babci zawsze mówił mamo. Jak byłem dzieckiem, to ja byłem zdziwiony, że wujek ma mamę. Taki dorosły mężczyzna ma mamę, no miał babcię. Ale to było piękne, że on nie mówił babciu, bo to wnuki mówią, a dzieci mówią do matki, matko. Mamo, mamusiu. Co mężowi, to mężowi, co mamie, to mamie. Co zwierzętom, to zwierzętom. Może też dygresja pewna. Są ludzie, którzy uważają, że ludzie są podli, a wspaniałe są zwierzęta. Takie głębokie, humanistyczne, takie... Proszę zwrócić uwagę, ci ludzie sami się demaskują, kiedy mówią, popatrz jak ten pies patrzy, jak człowiek. Popatrz jak on się cieszy, jak człowiek. Ludzi to fascynuje w zwierzętach, co fascynuje, co jest ludzkie. Popatrz, on się boi tak jakby, jak człowiek, jak mój stary się boi nieraz, to on się ten pies tak się boi. Nikt się nie zakocha w patyczaku, ani w gliździe, ani w stonodze, bo to za nic do człowieka niepodobne. Ale psy są rzeczywiście koty, zwierzęta, jakieś tam cielaczki, krowy. Potrafią robić takie miny, takie spojrzenia, takie reakcje, jak mają ludzie. I ci biedni ludzie, którzy nie mają kłopoty w relacjach interpersonalnych albo zostali osamotnieni przez los, szukają w zwierzętach ludzi. Tak samo jak w informatyce, w komputerach też się szuka ludzi. Im bardziej maszyna jest podobna do człowieka, tym bardziej jest fascynująca. Kiedyś mój kolega ksiądz chodził po kolędzie, trafił do takiego domu, gdzie była mąż, żoną i mama tej pani. I kiedy wszedł, od razu wyczuł jakąś taką sakralność sytuacji, taką powagę, taką ciemną atmosferę. I pani mówi, że jesteśmy właśnie po śmierci jakiegoś tam Helmuta, Rudolfa, nie wiem, żeby ksiądz się pomodlił, więc ksiądz się pomodlił. Potem może ksiądz chce zobaczyć album ze zdjęciami zmarłego. Tak, otwierają album, a tu wielki pies. Więc ksiądz tak delikatnie tłumaczy, że oczywiście za zwierzęta się modlimy, ale no tak niepersonalnie, bo to... Nie chciał przerywać, nie chciał tam wygłaszać żadnych praw teologicznych, bo wiedział, że z tego nic nie wyjdzie. Tylko kiedy już wychodził, ten pan powiedział, że chętnie księdza odprowadzę do furtki. Kiedy wyszli z domu, ten pan powiedział przy księdza, jak dobrze, że to bydle zdechło. Ja nie mogłem do żony wejść do łóżka. Ja dostawałem drugi obiad, pierwszy Rudolf. I ksiądz mówi, co pan teraz planuje? Kupić se psa, zanim ona kupi. Ale proszę Państwa, całkiem poważnie, można zrobić Boga z psa, z komputera, z meczów, z telewizora. Pilnujmy się. Szatan właśnie podchodzi i mówi, jesteś wielki, święty i coś nam próbuje tutaj sprzedać. Coś nam próbuje tutaj sprzedać. Znacie to powiedzenie, bo jest setki razy księża na kazaniach, powtarzamy, jeśli Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko na pierwszym miejscu. Co nie znaczy, że Panu Bogu trzeba najwięcej czasu poświęcać. On jest taki jak ster. Jeszcze kończąc o tym kwasie faryzeuszy, że oni tak właśnie podchwytliwie, tak niby łagodnie, niby dobrze. Wiecie, obejrzałem w wakacje bardzo ciekawy film, taki fabularyzowany dokument na temat Titanica.
I padła tam jedna prawda, której nigdy nie słyszałem. Otóż gdyby ten Titanic nie skręcał i nie próbował ominąć góry lodowej, tylko po prostu w nią dziobem walnął prosto w tą górę lodową, tonąłby 3 razy dłużej. I ludzi by się uratowało wiele więcej. A oni chcieli ominąć i rozdarli cały bok. Nieraz jest taka sytuacja, że ktoś ma konflikt z żoną, z dzieckiem, z księdzem, z sąsiadem i tak nie chce walnąć prosto z mostu, tylko tak z takiej złośliwości, takie nieuprzejmości. Słuchaj, przyjdź, zastukaj, wejdź i walnij dziobem. Proszę księdza, żono, mężu, koleżanko, siadaj i pogadamy. Niejedna przyjaźń zniszczona została, że nie postawiliśmy sprawy jasno. Tak jak faryzeusze. Panie Jezu, Ty jesteś mądry, Ty jesteś dobry, a zaraz Cię tak złapiemy, że się nie pozbierasz. Otóż nieraz warto jest walnąć w skałę dziobem. Będzie trudno, będzie trudna rozmowa, ale ocalejemy. Natomiast takie niedomówienia właśnie takie... Wielu ludzi ma, powtarzam, konflikty z Panem Bogiem i nigdy się z Nim nie pokłóciło. Często Wam, drodzy Państwo, radzę. Może początek Twojej odnowy duchowej będzie... Weźmie się z tego, że się pokłóci z Panem Bogiem. Że się pokłóci z Panem Bogiem. Prosto wygarnij całą prawdę, cały swój ból, całe swoje niezadowolenie ze stworzenia, z życia. Niech więc tak będzie tak, nie, żebyśmy byli czyści w słowie, w myślach, w uczynkach. A kiedy trzeba się nawrócić, wrócić do Chrystusa, też żebyśmy jak w tą skałę lodową walili w konfesjonał prosto dziobem. Żebyśmy nie tam, gdzie oczyszczamy, gdzie przywracamy znaczenie słowom, myślom i pragnieniom, okazywali się też uczciwi przed Bogiem. Amen.